Jeżeli jesteś objęty kwarantanną, to korzystaj z aplikacji Kwarantanna Domowa. Realizuj pojawiające się tam zadania. Dla Ciebie to minuta. Zobacz, ile czasu muszą poświęcić policjanci, sprawdzając jedną osobę przebywającą na kwarantannie. Pamiętaj, że w tym czasie funkcjonariusze wykonywaliby zadania stricte związane z zapewnieniem bezpieczeństwa. Korzystając z aplikacji, pomagasz dbać nam o bezpieczeństwo w Twojej okolicy, a oprócz tego szybko i intuicyjnie potwierdzasz swoją obecność w miejscu odbywania kwarantanny. Przypominam, że korzystając z aplikacji, potwierdzisz swoją obecność w miejscu odbywania kwarantanny w ciągu minuty. Dla nas to co najmniej 20 minut na każdą osobę objętą kwarantanną. Każdy z policjantów delegowany do tego zadania dziennie sprawdza kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt osób. Dzień dobry, Pani Małgorzato, starszy sierżant Marek Matras, komisariat 3 dzielnica Wysokłania. Chciałbym Panią prosić o podejście do okna. Super. Pani Małgorzato, czy wszystko w porządku, czy nic nie potrzeba? Bardzo się cieszę. Dobrze, w takim razie miłego dnia życzę. Kłaniam się, do widzenia. Z polecenia komendanta wojewódzkiego w Gdańsku powstało call center, to jest takie miejsce, gdzie młodzi policjanci dzwonią do osób objętych kwarantanną domową i przypominają, zachęcają ich do używania tej aplikacji, która jest przecież obowiązkowa. Tutaj na samym początku swojej służby ci młodzi policjanci już są częścią naszej instytucji, która zapewnia bezpieczeństwo mieszkańcom. Każdego dnia wykonujemy około 2000 połączeń telefonicznych do osób objętych kwarantanną. Czastkowska, Oddział Prewencji Policji w Gdańsku. Dzień dobry, posterunkowy Mikołaj Jankowski, Oddział Prewencji Policji w Gdańsku. Dzień dobry, panie Anno, mam takie pytanie, czy korzysta pan z aplikacji? Dzień dobry, ja z aplikacji? Bardzo zależy nam na tym, aby każdy obywatel korzystał świadomie z tej aplikacji, ponieważ stanowi ona udogodnienie dla obu stron, zarówno dla patroli policyjnych, które są odciążone, jak i dla osób przebywających na kwarantannie, gdyż pozwala im to w szybki sposób potwierdzić miejsce przebywania. Dzień dobry, posterunkowy Mikołaj Jankowski, Oddział Prewencji Policji w Gdańsku.